A w tym odcinku dowiecie się m.in. o premierze gry Summoner Wars, druga edycja Master Set od wydawnictwa Factory of Ideas, przedsprzedaży Machina Arcana wraz z dwoma dodatkami od wydawnictwa Galacta, czy przedsprzedaży dodatku do Dune Imperium Potęga X od wydawnictwa Lucky Duck Games. Oraz do wygrania będzie gra Zamki Toskanii. Serdecznie zapraszam! Witam was bardzo serdecznie w 42. odcinku planszówkowych newsów. Ja jestem Arek, a to nowe informacje ze świata gier planszowych. W tym tygodniu na kanale pojawiła się jak zawsze cała masa shortów oraz dwa odcinki z cyklu Pudło bez tajemnic. Stwory z obory z dodatkiem Wielkie Nordobicie oraz przegląd kart z gry Dark Souls Gra Karciana od wydawnictwa Portal Games. Jeżeli ktoś nie widział, oczywiście zapraszam do nadrobienia, linki zostawiam w opisie. Planszówkowych kurierów od wydawnictwa Muduko z poprzedniego odcinka wygrywa osoba, która napisała ten komentarz. Moje gratulacje, odezwij się do mnie na Facebooku albo na Instagramie. A w tym odcinku do wygrania gra Zamki Toskanii ufundowana przez sklep z grami planszowymi Planszownia, gdzie dodatkowo używając kodu rabatowego ARGO2021 macie dodatkowe 2% zniżki. A żeby wygrać Zamki Toskanii wystarczy być subskrybentem tego kanału oraz skomentować ten film. Więcej szczegółów w opisie tego filmu, pamiętajcie o pozostawieniu polubienia, krótkie intro i zaczynamy. A zaczynamy od premier, gdzie pierwszą z nich będzie dodatek do gry Harry Potter Hogwarts Battle, Zaklęcia i Eliksiry od wydawnictwa Rebel. Pora wrócić do szkoły. Z tym dodatkiem do kooperacyjnej gry przygodowej Harry Potter Hogwarts Battle wcielicie się w Harry'ego, Rona, Hermione, Neville'a i zupełnie nową postać Giny, by rozwijać swoje magiczne umiejętności. Podczas rozgrywki weźcie udział w 4 coraz trudniejszych lekcjach i pamiętajcie, skuteczna współpraca to klucz do zwycięstwa. Używajcie czarów, aby zakończyć sukcesem niespodziewane spotkania i zbierajcie potrzebne do eliksirów składniki. Pamiętajcie, że tylko działając wspólnie chronicie świat czarodziejów przed tym, którego imienia nie wolno wymawiać. Gra Bur od wydawnictwa Portal Games. Jest to gra od 2 do 4 graczy, od 45 do 90 minut oraz od 10 roku życia. Bur to strategiczna gra planszowa o obłędnej szacie graficznej przywodzącej na myśl kreskę japońskiej animacji i pięknie wykonanych komponentach z customowymi kośćmi na czele. Dzielimy się tutaj w zaklinaczy leśnych stworzeń, przyrządzających magiczne mikstury w tajemniczym lesie, w którym pory roku się ze sobą wymieszały. Bur łączy proste zasady oparte na rzutach kośćmi, ze sporym ładunkiem strategicznym Area Control i Worker Placement. Dodatek do gry Tekkenu Czas Seta od wydawnictwa Portal Games. Czas Seta w znaczącym stopniu rozwija elementy gry podstawowej, wprowadzając nową akcję Boga Seta wraz z osobną planszą, 3 nowe kolory kości, a także niespotykane dotąd miple wojowników i kapłanów. Dodatek czyni z Tekkenu grę o wiele bardziej interakcyjną, gdyż gracze rywalizować będą w wyścigu o podbój zagranicznych terytoriów, czerpiąc z nich liczne korzyści oraz nowe sposoby punktowania. Na zajętych ziemiach kluczowym okaże się wykorzystywanie kapłanów, którzy pozwolą przejąć kontrolę nad nowym rodzajem kart, artefaktami. Summoner Wars, druga edycja Master Set od wydawnictwa Factory of Ideas. A jest to gra dwuosobowa od 40 do 60 minut oraz od 9 roku życia. Summoner Wars, druga edycja to odświeżona wersja karciano-bitewnej gry taktycznej, w której znajdziecie dobrze znane wam frakcje w poprawionych wersjach, jak również zupełnie nową nację gotową do dołączenia do walki. W Summoner Wars wcielicie się w potężnych mistrzów przywołań. Pokażcie swoją przewagę nad przeciwnikiem, korzystając ze specjalnych bram, przywołując nowe wojska na pole bitwy, manewrując jednostkami i unieszkodliwiając wrogiego mistrza. Przeróżne rodzaje jednostek, potężna pula zaklęć i specjalnych zdolności, możliwość budowania własnych talii oraz głębia rozgrywki przy zachowaniu prostoty zasad od zawsze stanowiły o sile nazwy Summoner Wars. Nowa edycja wyniosła je jeszcze na wyższy poziom. Ruszyły następujące przedsprzedaże, a pierwszą z nich jest dodatek do gry Dune Imperium Potęga X od wydawnictwa Lucky Duck Games. Ciąg dalszy zmagań o kontrolę nad Imperium. Technologiczne innowacje z planety X zapewnią strategiczną przewagę tym, którzy zdołają je pozyskać. Dodatek Potęga X urozmaica podstawową Dune Imperium i wprowadza nowe możliwości strategiczne. Pozyskuj technologię, aby otrzymać trwałe korzyści. Zdominuj pole bitwy potężnymi dreadnoughtami. Przechytrz swoich przeciwników, wysyłając na raki z infiltratorów. Walcz o najwyższe stawki w nowym, dłuższym trybie gry epickiej. Dodatek do gry Stwory z obory Wielkie Nordobicie od wydawnictwa Muduko. Wielkie Nordobicie to 54 karty pełne nawiązań do nordyckiej mitologii. Fani gier wideo dostrzegą tu także kilka zabawnych easter eggów, na przykład wrzaski mocy czy strzał w kolano. Całość utrzymana jest ponownie w charakterystycznej
ilustrowanej kresce Tomasza Bolika. Dodatek przynosi kilka nowości mechanicznych, m.in. grę w sześcioosobowym składzie, tworzenie broni i przedmiotów z kart receptur oraz walkę z potężnymi gigantami, których pokonanie będzie wiązało się z tymczasowym zawiązaniem sojuszy. Gra Jajko Kolumba od wydawnictwa Rebel. Jajko Kolumba to logiczna łamigłówka, w której musisz odpowiednio rozmieścić kolorowe jajka na planszy. Karta zadania wskazuje, ile jajek i w jakich kolorach powinno się znaleźć w poszczególnych rzędach i kolumnach planszy. Dobrze się zastanów i ustaw jajka na odpowiednich miejscach, a następnie sprawdź rozwiązanie. Machina Arcana wraz z dodatkami od wydawnictwa Galacta. Jest to gra od 1 do 4 graczy na około 150 minut oraz od 13 roku życia. W grze Machina Arcana gracze wcielają się w odkrywców wrzuconych w czeluście przerażających podziemi, którzy walczą o przetrwanie i przechodzą kolejne rozdziały jednej z wielu opowieści grozy. Nawet jeżeli uda im się pozostać przy życiu do końca historii, czeka na nich wyjątkowy finał ze specjalnymi zasadami. Unikatowe środowisko, interaktywny ekwipunek, zasady walki oraz taktyczna różnorodność stanowią integralną część wyjątkowej opowieści, co gwarantuje zarówno pełne zanurzenie się w świat gry, jak i ogromna regrywalność. Jednak gracze muszą strzec się w każdym kroku. Horda unikatowych, przerażających potworów tylko czeka, aby zniszczyć drużynę. Jakby tego było mało, sama groza utrudnia rozgrywkę i niweczy wszelkie nadzieje na zwycięstwo. Pośród nieprzyjaznych komnat. Machina Arcana ku wieczności. Kiedy obietnica nieznanego wzywa, nawet sama ciemność może rzucić dziwne nowe światło na straszliwe ambicje czające się w ludzkich sercach. Przejrzyj złowieszcze machinacje strażników, jednocześnie opierając się uzależniającej, transformującej mocy, która żeruje w resztkach twojego kruchego człowieczeństwa. Albo poddaj się jej mantrze i pogódź z losem w szokującym finale sagi Machina Arcana. Machina Arcana z otchłani. Zanurz się w bezkresie niekończących się wymiarów, przeskakując do mrocznego serca Machina Arcana i poznaj jej początki, a także tragiczne losy żywych istot pozostających w cieniu jej złej woli. Rozbrykane jednorożce od wydawnictwa Galacta. Jest to gra od 2 do 6 graczy na około 40 minut oraz od 14 roku życia. Rozbrykane jednorożce to taktyczna gra oparta o zakłady oraz odrobinę szczęścia. Wcielicie się w rolę bogatych hazardzistów z magicznego świata, starających się obstawić udane zakłady z myślą o zdobyciu złota i chwały. Mając nadzieję na osiągnięcie zamierzonego celu, podpiszecie kontrakty z szemranymi mieszkańcami krainy baśni, tym samym wynajmując ich, by zwiększyli szanse na wasze zwycięstwo. Będziecie też zagrywać karty magii, aby bezczelnie ustawić gonitwę, a przy okazji postaracie się uniknąć utraty całego ciężko zarobionego złota. Inaczej nie pozostanie wam nic innego, jak tylko poprosić członków elfiej mafii o pożyczkę. Na zakończenie mistrzostw zwycięży gracz z największą ilością chwały. Dodatek do gry Civilization, nowy początek, Terra Incognita od wydawnictwa Galacta. Rozszerzenie to pozwala graczom stworzyć imperium, które przetrwa próbę czasu. Zupełnie nowy świat tylko czeka na odkrycie, a na arenę wkracza 5 gracz i 10 nowych cywilizacji. W tym Anglia, Chiny, Indonezja, Turcy Osmańscy i Inkowie. Dodatkowo nowe możliwości pozwalają kształtować ustrój polityczny swojego imperium, rozwijać jego dzielnice oraz eksplorować nieznane tereny. Jednak niezależnie od tego, na czym skupią się gracze, jest to okazja do przekraczania nowych granic, zajęcia miejsca wśród najwybitniejszych liderów historii i rywalizacji o to, kto wyznaczy bieg historii ludzkości. Gra Neopolis od wydawnictwa Lucky Duck Games. Jest to gra od 2 do 4 graczy, od 30 do 45 minut oraz od 10 roku życia. Witamy w projekcie Neopolis. Poszukujemy architektów do budowy miasta przyszłości, miasta w harmonii z naturą, które zapewni dobrobyt swoim mieszkańcom. Rozmieszczaj strategicznie swoje kafle, tworząc dzielnice w swoim mieście 4x4. Buduj wieżowce i obiekty użyteczności publicznej, starając się spełnić przedstawione na nich wymagania. Zdobądź najwięcej punktów harmonii i wygraj grę. Neopolis to gra planowania, ryzykowania i wyścigu po punkty w pięknej trójwymiarowej oprawie futurystycznej metropolii. Spodoba się zarówno rodzinom, jak i bardziej zaawansowanym graczom. Nowy scenariusz do Horror Warkam LCG – Machinacje w czasie od wydawnictwa Galacta. W Machinacjach w czasie, w wyjątkowym scenariuszu, badacze podróżują po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, aby przywrócić liniom czasu właściwy bieg. Nieustannie ścigani przez potworne ogary i inne pomioty z Tindalos. Ten scenariusz może być rozgrywany od 1 do 4 graczy w trybie samodzielnej rozgrywki lub jako historia
historia poboczna dowolnej kampanii. Nowa edycja dodatku do Horror w Arkham Gra Karciana Dziedzictwo Dunwich została podzielona na rozszerzenie kampanijne oraz rozszerzenie badaczy, a polska edycja oczywiście od wydawnictwa Galakta. Dziedzictwo Dunwich od 1 do 4 badaczy wyruszy na poszukiwanie zaginionych profesorów. W trakcie kampanii składającej się z 8 scenariuszy zagłębią zakamarku Uniwersytetu Miskatonic, okrytego złą sławą Clover Club i wielu innych miejsc, by finalnie dotrzeć do tajemniczego miasteczka Dunwich. To rozszerzenie zawiera wszystkie scenariusze składające się na cykl Dziedzictwo Dunwich. Swojego czasu w ustronnej wiosce Dunwich jakaś potworna istota siała grozę pośród mieszkańców. Koszmar zakończył się dopiero, gdy trzej profesorowie z Uniwersytetu Miskatonic przybyli w uzbrojenną tajemną wiedzę i zdołali pokonać bestię. Teraz jednak, kilka miesięcy później, towarzysze doktora Armitage zniknęli w tajemniczych okolicznościach i uczony obawia się najgorszego. W pudełku znajdą się nowi badacze i ogromna ilość kart graczy, które zwiększą różnorodność stworzonych talii i możliwości oferowane przez grę. A na koniec wzmianka o kilku dodrukach. Pandemic na krawędzi wydawnictwo Rebel. Pandemic, edycja polska, wydawnictwo Rebel. Oraz Zaginiona Wyspa Arnak, również wydawnictwo Rebel. I to już wszystko z newsów w tym tygodniu. Napiszcie proszę w komentarzach, która gra najbardziej trafia w wasze gusta, albo też na którą najbardziej czekacie. Pamiętajcie o dzwoneczku, aby być na bieżąco z każdym nowym filmem, tak samo jak i z nowym harmonogramem wypuszczania kolejnych produkcji. Sprawdźcie mojego Patronite'a, aby zyskać świetne kody rabatowe do sklepów oraz brać udziały w różnych akcjach promocyjnych. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego!